Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam mojego gościa, profesora Krzysztofa Chochowskiego. Witam, panie profesorze. Cześć Marcinie, witam wszystkich Państwa. A dla osób, które śledzą podcast i śledzą mój kanał, to jest osoba, która tak naprawdę jest moim moderatorem. Okazało się, że jest też profesorem i to bardzo ciekawych rzeczy. A dzisiaj będziecie mieć przedsmak tak naprawdę takich ciekawych rzeczy, bo pan profesor zajmuje się czym, panie profesorze? No generalnie kwestiami związanymi z bezpieczeństwem. Jestem profesorem nauk o bezpieczeństwie, a specjalizuję się w funkcjonowaniu służb specjalnych. No i siłą rzeczy również w tej takiej historycznej perspektywie, jak to drzewiej bywało, no, po to, żeby móc przewidywać, co będzie w przyszłości w odniesieniu do tego, co jest tu i teraz aktualnie. Panie profesorze, podcast, historia i dzisiaj zajmiemy się troszeczkę historycznymi rzeczami, bo tak naprawdę umówiliśmy się nie na współczesność, bo myślę, że na współczesność też się pewnie połakomimy, bo to jest bardzo ciekawe, jeszcze bardziej rozbudowane niż to, co historia, ale nie możemy zapominać o tym, że w historii tak naprawdę szpiegostwo i szpiedzy, zabójcy, skrytobójcy istnieli i to się miało w bardzo dobrych formach i ramach tak naprawdę. Bo jak rozmawialiśmy wstępnie, to zaczynamy, możemy śmiało tutaj o starożytności zacząć się rozmawiać, natomiast my tak naprawdę chcieliśmy zacząć od tego, co tak naprawdę nas interesuje chyba najbardziej, czyli Polski i Piastów. Tak. Jeżeli będzie chęć, to pewnie będziemy jeszcze o Jagiellonach, bo tam też jest ten poziom już wyżej jeszcze bardziej tak naprawdę. Natomiast przyjęliśmy, że zaczniemy od Mieszka, tak? Mieszka i Chrobrego, bo to są bardzo ciekawe okresy, znaczy bardzo ciekawy okres, bo to jest początek państwowości tak naprawdę Polski. Mamy przecież pierwszego księcia. Mamy tutaj stosunki z wieloma nacjami i tak naprawdę, panie profesorze, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o szpiegostwo? Znaczy, szpiegostwo towarzyszyło no, tak naprawdę nawet nie tyle Polsce, co plemionom, tak, które zamieszkiwały tak aktualnie ziemie polskie. No od dawien dawna. To od tego, czy zdobyliśmy informacje, jakimi siłami dysponuje przeciwnik, gdzie on się znajduje, czy akurat jest na jakiejś wyprawie wojennej, czy nie, no często zależało powodzenie naszych wypraw, naszych działań i tak dalej, i tak dalej. W ogóle państwo polskie pojawiło się, jak to się mówi, z takich pomroków dziejów, no niejako na pstryknięcie palców. Oczywiście to nie jest prawda, bo ten proces jednoczenia, centralizacji, on tam trwał. Tam nie będziemy robić wycieczek do Siemomysła, Ziemomysła i tak dalej, bo to gdzieś ginie w pomroce dziejów. Natomiast te pierwsze źródła pisane to są źródła w dużej mierze właśnie z kronik niemieckich, gdzie jak wiadomo, no nie mieliśmy zbyt przychylnej, dzisiaj byśmy powiedzieli, prasy. I do tego też trzeba podchodzić z dużą, dużą ostrożnością, jak Polska, jak polscy władcy byli tam przedstawiani. Niewątpliwie to, co już od razu możemy stwierdzić, to nie tylko Bolesław Chrobry, to jego ojciec Mieszko I, a też i jego poprzednicy dysponowali w miarę sprawnym takim aparatem informacyjnym. Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, że no na pewno Mieszko I dysponował wywiadem o charakterze takim militarnym, wojskowym, ale możemy tam też zobaczyć zaczątki takiego wywiadu politycznego, dyplomatycznego, ponieważ miał Mieszko pierwsze informacje właśnie nie tylko z tego, co się dzieje u najbliższych sąsiadów, ale również o tym, co się dzieje w Rzymie, co się dzieje w Bizancjum nawet, to biorąc pod uwagę ówczesne odległości i to, jaką długą drogę musiała przebyć informacja, jak na możliwości no, władcy północy, tak, władcy Berbaczyńskiego, było znaczącym osiągnięciem. Tak, i tu te początki możemy datować. Panie profesorze, Mieszko, główny przeciwnik i tak naprawdę poddany Cesarstwa Niemieckiego. Kontakty tutaj z Ottonem I, II. Mamy przecież tutaj
cały czas pogranicze niemiecko-polskie w ogniu, tak? Bo przecież to, że on miał dobre stosunki i że byli zakładnicy na dworze niemieckim, tak naprawdę to też dawało pewne impulsy. Mieszko dość często odbywał, że tak powiem, swoje podróże że tak powiem, tutaj dwór cesarski. Po pierwsze, aby złożyć lenno, po drugie, żeby się pokazać cesarzowi, aby też wytargować pewne rzeczy jako poddany, który jest lojalny, tak? Tak. No, tym bardziej nie zapominajmy, że Otton też nie miał władzy absolutnej, nawet względem swoich książąt i margrabiów, hrabiów i tak dalej. Niektórzy z nich podejmowali działania takie albo z cichym przyzwoleniem, ale nieoficjalnym, albo nawet wbrew woli cesarza. I jeżeli one zakończyły się powodzeniem, to było ok. Jakoś cesarz łyknął tę żabę, jak to się mówi. No ale jeżeli ponosili porażki, to jak możemy czytać w niektórych kronikach, gniew cesarski bił, prawda, z cesarskiego stolca jak z jakiegoś komina. Dla przykładu, no pierwsze takie przecież zmagania Mieszka I, no to chociażby z Wichmanem II młodszym, który wraz z Wioletami Wolinianami zamierzał najechać właśnie na ziemię, które znajdowały się pod władztwem Mieszka I. I tu no, przyjęcie chrztu z jednej strony no, zabezpieczyło granicę południową, z drugiej strony Czesi no, swojemu, prawda, tutaj już sojusznikowi, bo tak już był przedstawiany wówczas Mieszko I, udzielili pewnego wsparcia. Nie było ono jakieś ogromne, ale jednak było. No i to między innymi przyczyniło się do tego, że Mieszko I mógł przeciwstawić się tej agresji, temu najazdowi. No i 22 września 967 rok naszej ery, przypuszcza się, że to były okolice Grodu Santo, doszło do bitwy, gdzie Mieszko I odniósł zwycięstwo, zaś sam Wichman zginął podczas ucieczki z pola bitwy. Kilka lat później, bitwa pod Cedynią, 24 czerwca 1972 roku, margrabia Hodo, wspierany przez Zygfryda von Walbeck, przedsięwziął właśnie prywatną wyprawę. Cesarz tam no, nie planował tego. Krótko mówiąc, chodziło o to, że ten człowiek chciał wykroić kawałek dla siebie marki. I tu był ten problem. I pomimo tego, że już wyprzedzę pewne wypadki, Mieszko I wygrał tę bitwę, ale konsekwencje były takie trudne do zniesienia, ponieważ musiał stawić się przed cesarzem, musiał oddać swojego syna, najstarszego Bolesława, przecież jako zakładnika, po to, żeby ułagodzić gniew cesarski, gdyż okazało się, że no, Niemcy nie są, znaczy Niemcy, no, współczesne mamy, no powiedzmy, siły poddane, prawda, cesarzowi niemieckiemu, no nie są niezwyciężone. Można je pokonać, można je złamać, nawet jak to się mówiło, pancernych, konnych pancernych, można było też pokonać. I tak jak pisał biskup Tichmar, Niemiec przecież, tymczasem dostojny margrabia Hodo, zebrawszy wojsko, napadł z nim na Mieszka, który, uwaga, który wierny cesarzowi płacił trybut aż po rzekę Wartę, czyli był wasalem. No ale właśnie to poznanie zamiarów wroga sprawiło, że Mieszko I zebrał armię, przygotował miejsce bitwy. No oczywiście teren też w pewnych sytuacjach walczy, więc tak zaplanował, żeby wyzyskać te siły, które ma optymalnie. No i krótko mówiąc, zrobił wszystko, by to starcie wygrać. Wygrał niewątpliwie na płaszczyźnie militarnej. Na płaszczyźnie politycznej było już gorzej, bo gniew, jak to się mówi, cesarski spadł na jednego i na drugiego. I na tego, który atakował i przegrał, i na tego, który się bronił i wygrał. Ale tu jest ciekawe, panie profesorze, bo tak naprawdę sam Tetmar pisze, że napad, tak? Że Hodo napad na lojalnego, poddanego wasala cesarstwa.
I teraz tutaj jest ciekawa ta rzecz, bo do te słowa wiemy, jak podchodził Tetmar do Polski i do Poland, tak? Bo powiedzmy do Mieszka i jakie były stosunki, że tak powiem, na tej płaszczyźnie granicznej pomiędzy, że tak powiem, marchiami niemieckimi, a tutaj polskimi plemionami, nawet zjednoczonymi przez Mieszka, że tak powiem, ale tam cały czas gdzieś ci szpiedzy, gdzieś tam ci posłańcy, tam cały czas, przecież Mieszko budował sobie koalicję wewnątrz cesarstwa niemieckiego. Ale oczywiście, z tym wiernym poddanym to trochę Dietmar przesadził, ponieważ szpiedzy Mieszka no byli na dworze cesarskim. I z jednej strony on był niby wiernym wasalem, ale z drugiej strony cały czas knuł, spiskował po to, żeby no nie doszło do scementowania wszystkich tych sił tego, jak to się mówi, żywiołu germańskiego na wschód. Prawda? No, jeszcze były te plemiona południowo-słowiańskie, były jeszcze niektóre plemiona te północne, prawda? No i Pomorzanie też byli, to też te plemiona pomorskie. Jeszcze było gdzie robić tą burzę na wschód, ale myśmy też zaczynali robić w jakiejś mierze burzę na północ i też na zachód. Tak. No i siłą rzeczy starcie było nieuniknione, więc to taka trudna miłość, bym powiedział. Trudna miłość, ale obie strony troszeczkę tak, że tak powiem, troszeczkę się szanowały, bo przecież Mieszko wbrew pozorom był ceniony przez Ottona i to pierwszego czy drugiego, czy nawet trzeciego. Natomiast myślę, że tutaj już jakby umrze ostatni z Ottonów i pojawi się Henryk, zaczną się komplikacje i dla Mieszka, i już dla następcy, bo jak wiemy przecież Bolesław był na dworze jako tak naprawdę zakładnik, tak? Ale on miał też możliwość poznać zwyczaje, miał możliwość poznać osoby, z którymi później tak naprawdę się też układał. Bo pamiętajmy, że panie profesorze, no Łużyce to były takim miejscem, które i że tak powiem, interesowało nas, jak i marchie niemieckie, tak? Które tutaj. No, się te żywioły przecież. Tak, które też tutaj planowały. No też przyjęcie chrztu troszeczkę pokrzyżowało przecież plany panom niemieckim, bo jak wiemy, no przyjęcie chrztu, no jak można napaść na nie dość lojalnego wasala, to wytrącamy jeszcze tak naprawdę z ręki argument barbarzyńców, pogan, tak naprawdę jesteśmy przecież chrześcijanami, bratami w wierze. Tak. No tu niewątpliwie bardzo mocno oddziaływała też doktryna Kościoła rzymskokatolickiego, też doktryna świętego Tomasza, świętego Augustyna, wojna sprawiedliwa, tak? Tak. Władca chrześcijański nie powinien atakować innego władcy chrześcijańskiego. Dokładnie. Więc to niewątpliwie. Czyli można powiedzieć, że ale jeszcze zanim... Tak? Proszę? Ale jeszcze zanim przejdziemy do kolejnych Henryków, to chciałbym tylko wspomnieć, że przecież Mieszko I, po tym jak zmarła jego pierwsza ta, czy pierwsza, to nie wiadomo, czy pierwsza to była żona, ale pierwsza żona chrześcijańska, tak. Przecież ożenił się powtórnie z Odą, z Niemką i no, siłą rzeczy ten sojusz z Czechami rozpadł się. I władca przecież Czech, jak on się nazywał, Bolesław II Pobożny, on, krótko mówiąc, chciał wykorzystać pewne te takie no, wewnętrzne słabości Polski i odbić nam Śląsk. Mhm. I o tym wszystkim Mieszko I właśnie od szpiegów się dowiedział i zagroził w miejscu przeprawy wojskom czeskim drogę. Czesi oczywiście tam zrabowali okolice, ale nie przeprawili się przez Odrę i nie odbili Śląska. To później miało kolosalne znaczenie przecież za rządów Bolesława Chrobrego. Zgadza się. Na Czechy już było bardzo blisko do czeskiej Pragi. Zresztą później, nie uprzedzając fakty, ktoś zagości w Pradze, tak? Panie profesorze, ale wychodzi na to, że naprawdę, tak naprawdę Mieszko miał bardzo skuteczne narzędzia wywiadu, mogę tak powiedzieć współcześnie, wywiadu i kontrwywiadu, bo to działało też i na ziemiach naszych. On też sprawdzał, kto jest lojalny, kto nie jest lojalny. To też nie jest tylko kierunek niemiecki, to też jest kierunek południowy właśnie na Czechy. To też jest kierunek na północ szczególnie, bo też widział zagrożenie
Natomiast na wschód też się zaczynały, że tak powiem, kierunek się otwierać. To był po prostu w tamtym czasie nasze ziemie jak w kotle. Tam się wszystko przewalało. Wyprawy szły z jednej strony nasze na Pomorcu, z drugiej strony, nie wiem, Prusowie z kolei na polskiej ziemi i tak dalej, i tak dalej. Jeden wielki kocioł, wszystko się gotowało. Nie zapominajmy przecież o ekspansji Duńczyków na ujście Odry, prawda? Jomsborg i tak dalej, prawda? Tak. Gdzie wikińskie przecież wpływały z Bałtyku do naszych rzek i łupiły. No i tu Mieszko I też trzeba powiedzieć, że bardzo zręcznie rozgrywał dyplomatycznie swoją córkę, przecież Świętosławę, wydał za Henryka, Boże, Eryka, nie Henryka, tylko Eryka Zwycięskiego. Późniejsza przecież Sygyrda, tak? Matka królów, jeśli chodzi o Skandynawy. To bardzo były silne związki, tym bardziej, że do dnia dzisiejszego przecież Sygyrda jest bardzo, bardzo we wszystkich krajach skandynawskich no, szanowana, tak, poważana, pomimo upływu tylu przecież lat. Więc my, to ten kierunek, powiedzmy, północny. Małżeństwo z Odą z kolei wzmacniało kierunek zachodni, po tym jak Dobrawa przecież zmarła. Mamy misje przecież chrystianizacyjne, które szły z Bizancjum na Ruś i tu zaczynał się znowu konflikt, czy prawosławie, czy katolicyzm, prawda? Więc to była bardzo złożona układanka i teraz aż dziwne jest, że Mieszko I miał tak przenikliwy umysł, dwa, miał środki, bo to jest ważne, miał środki, żeby knuć, wiątrzyć, przekupywać, szantażować możnych, jak to się mówi, tego świata. No bo oczywiście nie chodziło o zwykłych ludzi, tylko o możnych. Tych, co mają władzę. Tak, tych, co mają władzę. A nie zapominajmy, że władzę miał również, potężną władzę miał Kościół. I nie tylko to była władza, jak to się mówi, nad duszyczkami, ale to była władza czysto ziemska. Wielu biskupów, arcybiskupów, jak to się mówi, książąt Kościoła miało własne siły zbrojne. I to nie były owieczki i baranki pokoju, które gdzieś tam szły niosąc dobrą nowinę. No, raczej takie wilki, powiedziałbym, które tylko patrzą, co komu wyszarpać. Więc to, tę poprawkę też musimy mieć na uwadze, że nasze współczesne wzorce kulturowe no nie do końca przystają do realiów tamtej epoki. Zgadza się. Panie profesorze, niech mi pan powie, mogę powiedzieć śmiało, że Bolesław Chrobry odziedziczył bardzo sprawną machinę wywiadowczą plus no, wywiadowczą na wielu płaszczyznach, bo nie tylko, że tak powiem, polityczną, ale on był bardzo dobrze zorientowany o możliwościach danych, że tak powiem, sąsiadów przecież. Tu niewątpliwie te lata pobytu na dworze cesarskim w roli zakładnika. Tu przecież nauczył się łaciny, tu nauczył się czytać, pisać, prawda? To była rzadka umiejętność w tamtej epoce, więc pod tym względem na pewno Bolesław Chrobry jakby spotęgował nawet możliwości swojego ojca. Ale też nie zapominajmy, że nie stało się to od razu. Przecież Bolesław Chrobry miał braci. Tak. Z innej matki, ale braci, którzy też upominali się o dział, tak, o schedę po ojcu. Więc na początku Bolesław musiał rozprawić się z tą opozycją. No z własną rodziną w pewnym sensie, tak. Tak, tam możnych przybywoj i odbyleń, to dwóch takich było możnych, którzy wspierali jego rodzeństwo. I o ile dobrze pamiętam, to chyba obu kazał oślepić. Tak coś mi się kojarzy. Nie wiem, czy zabić, czy oślepić, ale na pewno ich tam pochwycił i złamał, tak, tę opozycję wewnętrzną. No i jeżeli już miał, jak to się mówi, całą władzę w swoich rękach, no to wówczas mógł dalej planować, które to kolejne ziemie przyłączać do
pod swoje władztwo, tak? Przyłączać do swojego królestwa. Niewątpliwie marzył o koronie. Status księcia północy go nie zadawało. No ale powiedzmy, wyprzedzając znacząco bieg wydarzeń, tę koronę uzyskał tak naprawdę pod koniec swojego żywota. To było tak. Jego, jak to się mówi, życiowe osiągnięcie, choć prób było kilka. Tak. Niektóre były torpedowane właśnie przez no, agenturę, czy to czeską, czy to węgierską, bo i takowa przecież była, czy wreszcie niemiecką. Zgadza się. Był moment, że nawet ta korona, która już miała zawędrować do Chrobrego, powędrowała gdzie indziej, tak? Z nadania, że tak powiem, Rzymu. No, ale to jest jeden z epizodów, bo tak naprawdę panowanie Chrobrego to jest panowanie niezbyt spokojne. To są konflikty z Czechami, z Niemcami, z Rusinami. Tak naprawdę no, wszyscy się bali. Jeżeli możemy powiedzieć, że Chrobry rzucił wyzwanie cesarzowi Henrykowi i wojna trwała bardzo długo z kilkoma rozejmami, to jednak Henryk, który nawet w pewnym momencie można powiedzieć rzucił gros sił, żeby, że tak powiem, usunąć Chrobrego, bo myślę, że celem nadrzędnym było usunięcie nielojalnego wasala i nieraz tutaj Henryk przecież to samo zrobił u siebie po buncie możnych u siebie w Marchiach, że tak powiem, topiąc je we krwi tak naprawdę, to powstanie. No chociażby opozycja longobardzka we Włoszech przecież też krwawo Henryk zdobywał władzę. Tak. Ale zanim ten Henryk i te boje Bolesława Chrobrego, no tak naprawdę z głównym przeciwnikiem, czyli z cesarstwem niemieckim, to wydaje mi się, że warto też wspomnieć o pewnej pozytywnej jednak postaci w całym tym panteonie władców niemieckich. Tak. No i tu wyjdę na gloryfikatora, tak, Niemców. Trudno zaryzykuję. Ale chodzi mi tutaj o Ottona III, który miał zupełnie inną wizję Europy. Coś troszeczkę w stylu dzisiejszej, jak to się mówi, Unii. Europy ojczyzn. Tak. Gdzie przyznawał no, Polsce równoprawne miejsce wśród książąt Rzeszy Niemieckiej. Więc to było takie znaczące wywyższenie nie tylko Bolesława Chrobrego, ale i prawda, ziem, które znajdują się pod jego władaniem, że one nie mogą już być przedmiotem jakichś wypraw, jakichś podbojów. Bo jesteśmy, tak? Jesteśmy tymi Europejczykami, jesteśmy w tej rodzinie ludów europejskich, ludów chrześcijańskich. Ale oczywiście tutaj też duże znaczenie ma ta męczeńska śmierć świętego Wojciecha, prawda? Byłego biskupa praskiego, którego przecież lud praski wypędził, gdzie biskup Wojciech stanął naprzeciwko ludu praskiego i zapytał, tak, czy chcecie mnie, czy nie. I lud praski powiedział, że nie. A dlaczego? No bo zaczął krytykować ich chódź, ich rozwiązłość, jak możemy to czytać. No i stąd po prostu biskup Wojciech udał się do Polski. Oczywiście Bolesław go przyjął. Ruszył z misją chrystianizacyjną na Prusy. Bolesław chciał mu dać rycerzy do ochrony. W znacznej mierze odesłał tych rycerzy po przekroczeniu granic. Tam miał pewne sukcesy w nawracaniu, no ale skończył, jak to się mówi, zabity przez jakiegoś tam bojownika pruskiego. Ponoć jakieś to święte ich ziemię naruszył, no i to wywołało taką, a nie inną reakcję. No i tu znakomita przecież propaganda ze strony później Bolesława Chrobrego, który wykupił ciało biskupa Wojciecha, płacąc równowartość jej wagi w złocie. No na tamte czasy były to ogromne przecież sumy, ogromne pieniądze, znaczy pieniądze, no powiedzmy wartości, tak? Wartości. Ogromne wartości, ogromny majątek.
ale to była inwestycja polityczna. To nie była tylko inwestycja religijna, jak to no, czasem w podręcznikach szkolnych czytamy, że tak pobożny Bolesław wykupił ciało biskupa Wojciecha. No był w tym cel też czysto pragmatyczny. A jaki to cel? Utworzenie arcybiskupstwa w Polsce. Bo do tej pory przecież było biskupstwo komisyjne, względem którego Niemcy już wyciągali ręce, prawda? Arcybiskup z Wersenburga usiłował już sobie podporządkować to biskupstwo. Dokładnie. Utworzenie własnego arcybiskupstwa dawało niezależność polskiemu kościołowi. Oczywiście on zależał, ale od kogo? Od papieża, od prawda? Od papieża, natomiast od Rzymu tak naprawdę. Nie od arcybiskupa X, Y, Z, czy to czeskiego, czy to niemieckiego. Tak jak powiedziałem, biorąc pod uwagę znaczącą wówczas siłę i polityczną, i gospodarczą, i militarną kościoła, naprawdę było to znakomite osiągnięcie. Ale żeby do tego wszystkiego mogło dojść, potrzebna była akcja propagandowa. Coś, co dzisiaj byśmy mogli określić mianem operacji informacyjnej. Czytamy w kronikach, że posłańcy, jak to się mówi, przemierzali Królestwo Polskie, czy tam ziemie polskie, wzdłuż i wszerz. Co chwilę, tak? Ktoś skakiwał na konia i wyjeżdżał. I gdzie wyjeżdżano? I do Rzymu. I do cesarza. Pamiętajmy, że cesarz też swoje siedziby zmieniał co jakiś czas. No w zależności, tak, gdzie przenosił się punkt ciężkości, tak? Cesarstwa niemieckiego tam rezydował. Dokładnie. Więc czasem, żeby znaleźć dwór cesarski, to trzeba było jeszcze trochę mil, czy tam kilometrów tym koniem więcej przebyć. No ale to się udało. Cesarz Otto III przybył z pielgrzymką. Władcy wymienili się darami. Wielka uczta, no i oczywiście wręczenie włóczni świętego Maurycego, tak, nałożenie diademu na skronie Bolesława Chrobrego, wywyższenie go, pokazanie, że jest równy. Co więcej, no, panowie niemieccy patrzyli na to wszystko z przerażeniem, bo być może następnym władcą Zjednoczonej Europy, kto wie, takie też były, no, są też domysły, no miał być planowany właśnie Bolesław Chrobry. To byłoby trzęsienie ziemi polityczne. Swoją drogą chciałbym przeczytać taką alternatywną historię, żeby jakiś autor to opisał. Naprawdę, to ja bym kupił dla podbudowania własnego tutaj samopoczucia. Ale wracając, tu mamy po prostu klasyczne działania informacyjne. Szerzymy własną propagandę, uzyskując określony efekt polityczny. No, tym efektem politycznym było po pierwsze wywyższenie, tak, Bolesława Chrobrego, i drugi cel polityczny, uzyskanie niezależności Kościoła polskiego. A nie zapominajmy, że w tamtych czasach mało kto umiał czytać, mało kto umiał pisać. Kleryk w dużym stopniu pełnił funkcje urzędnicze. Mm-hmm. To taki był, no powiedzmy, korpus służby cywilnej, używając dzisiejszego języka. Przy czym oni oczywiście nie byli apolityczni, bo aparat był polityczny, musiał być polityczny państwa. Innej konstrukcji nie znano. Zresztą przyjmowano, że państwo jest własnością panującego. Stąd mowa była o władcy na pierwszym miejscu, a potem dopiero wymieniano ziemię, którymi władał. Więc troszeczkę inaczej niż współcześnie. No i niestety odtąd trzeci umiera i zaczyna się okres wojen polsko-niemieckich. Ja nie będę opisywał tych wojen, natomiast kilka takich smaczków ja pozwolę sobie zarówno tobie, jak i słuchającym, oglądającym przedstawić. I dla przykładu. Zanim Henryk II się koronował, już Bolesław Chrobry mącił, przekupywał różnych możnych, no ale summa summarum udało się mu koronować. I rok 1007
co możemy przeczytać? Król po tajnej naradzie, oczywiście mowa tu o królu niemieckim, o cesarzu Henryku II, po tajnej naradzie zdecydował o zerwaniu pokoju z Polską. Jak pisze Tichmar, król dowiedział się o tym od pośredników, jeszcze zanim przybył na dwór polski oficjalny wysłannik z Niemiec. Czyli o co tu chodzi? Bolesław Chrobry musiał mieć kogoś w najbliższym otoczeniu Henryka II. Nawet większość można władców cesarstwa niemieckiego nie wiedziała o tej decyzji, a posłaniec już przybył do Bolesława Chrobrego z tą informacją, że jest już decyzja. Ona będzie podlegała wykonaniu. Trzeba się przygotować. Idąc dalej. Przeczytam coś i od razu zareklamuję. Znakomita książka pana Krzysztofa Rożka, Wywiad Polski za Piastów i Jagiellonów, Dyplomacja i Wojskowość. Czekajcie, nie w tą stronę. Dobra, tak. O, w tę stronę. Świetna, świetna książka, gorąco, gorąco polecam. Ja tu kilka takich smaczków na dzisiejsze spotkanie przygotowałem. Strona 22. Czekajcie. Tak. O. Po tych wypadkach, jak pisze Tichmar, Henryk kazał powiesić na stryczku Fallersenden sławnego rycerza Bruncjona z Merseburga, spośród Słowian zaś możnego Borysa i Przemysła. O czym nam to mówi? Kara powieszenia, szubienica, tak, była karą hańbiącą. Wiadomo, że jak ktoś popełni jakąś zbrodnię, no to jak to był chłop, to rąbano go toporem, jak to był możny, to rąbano go mieczem. Ale wieszano tych, którzy popełnili, jak to się mówi, zbrodnią hańbiącą. Jaka to była zbrodnia? Zdrada. 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 To tylko jeden z przykładów. Dobra. Dalej. Kolejny przykład. Znowu odniosę się do naszego Bolesława. Tichmar. Gdy siły niemieckie znalazły się w okolicach Głogowa, znajdował się tam Bolesław. Skąd mógł je obserwować? Czyli co? Sztab Bolesława był blisko centrum wydarzeń. Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, że była to rezydentura, tak, danej agencji wywiadowczej. I takich przykładów w tej książce, którą pokazałem, jest znacznie, znacznie więcej. Naprawdę polecam. Warto przeczytać książkę pana Krzysztofa Rożka. Dalej, co możemy? Niemiecki kronikarz znowu, Tichmar, wspominał kapelanie biskupa Reimbera, który szpiegował dla Bolesława Chrobrego i ostrzegł go o wysłanych przez Henryka II wojskach mających za zadanie złapać lub zabić polskiego władcę, gdy ten przebywał w Pradze. Tu wracamy do tego mojego stwierdzenia, że ze Śląska było blisko do Pragi, albowiem w którymś momencie lud praski przywitał przecież zielonymi gałązkami Bolesława Chrobrego, czyli takimi symbolami poddaństwa i pokoju, dobrej woli. No z różnych przyczyn to panowanie polskie w Pradze trwało bardzo krótko i chyba nie było zbyt fortunne. Krótko mówiąc, Czesi odwrócili się od Bolesława Chrobrego. Niemcy chcieli tę sytuację wykorzystać. I oczywiście no, cesarz też nie był, jak to się mówi, nieświadomy tego, co się dzieje. Też miał własny aparat i wywiadowczy, i kontrwywiadowczy, jak dzisiaj moglibyśmy powiedzieć takim dzisiejszym językiem. I tu rzeczywiście udało się zaskoczyć Polaków. Bolesław Chrobry ledwo co uciekł z Pragi. No gdyby go złapano, albo gdyby go zabito, to tak naprawdę koniec. Koniec wojny, wojna przegrana. Nie zapominajmy, że przecież w tym czasie jeszcze żyło rodzeństwo jego, z matki Ody. Więc pewnie doszłoby do podziału, bo każdy z braci by zyskał swoje działy, prawda? No i co? Rozdrobnienie, osłabienie siły i znowu myśl zasady dziel i rządź
cesarz niemiecki tutaj miałby decydujące słowo, nawet w przypadku sporu pomiędzy braćmi. Dokładnie. Więc to bardzo wiele lat później Brytyjczycy tak świetnie opanowali i bardzo pragmatycznie do tego przecież podchodzili, twierdząc, że Wielka Brytania nie ma wiecznych przyjaciół czy wiecznych wrogów, wrogów ma tylko wieczne interesy. Dokładnie. Chyba do dnia dzisiejszego trochę tak jest. A dobra, nie, to idziemy już w inne czasy. To, że Bolesław Chrobry zdołał uciec, to tak jak powiedziałem, sukces szpiega, tak? Szpiega, który był umieszczony w najbliższym otoczeniu Henryka II. I takich, w cudzysłowie, przytyczków w nos Henryk II od Bolesława Chrobrego doznawał wielu. W końcu Henryk był wręcz sfrustrowany tym, że te wszystkie jego działania, które zmierzają do zapewnienia osłony kontrwywiadowczej, nie są w pełni skuteczne. Ostatecznie zakazał nie tylko przyjmowania, ale i wysyłania posłów do Bolesława Chrobrego. Dlaczego nie tylko przyjmowania, ale i wysyłania? Bo zdarzało się, że posłowie niemieccy, tak, posłowie cesarza, którzy przyjeżdżali do Bolesława Chrobrego, tak naprawdę otrzymywali różne podarki. No i już było pytanie, czyimi oni są posłami, na czyją rzecz posłują. No, dzisiaj by się pojawili podwójni agenci, tak, w którymś momencie. No. I po prostu już Henryk II był mocno sfrustrowany i wydał taki zakaz. Nikogo nie przyjmujemy, nikt od nas tam po prostu nie jedzie. Co jest tu jeszcze takie dość istotne? Podczas tych wszystkich zmagań, nie zapominajmy, że ziemie polskie były ziemiami dość mocno dzikimi, tak moglibyśmy powiedzieć. Duże zalesienie, duża gęstość tych lasów, różne bagniska, rzeki, rzeczki dla maszerującej armii to było prawdziwą zmorą. Stąd no, w jakiejś mierze wojna szarpana, tak? Bo nie było Bolesława Chrobrego stać na to, żeby stanąć w walnej bitwie, którą preferowano, tak? W okresie średniowiecza. Tylko moglibyśmy powiedzieć, że w jakiejś mierze wojna partyzancka, wojna szarpana. Odcinano zaopatrzenie, wybijano furażerów, tak? I owszem, armia mogła dostać się pod Poznań, no ale była to już armia, która myślała bardziej o powrocie do domu, niż o tym, żeby dalej walczyć. I tu Bolesław Chrobry też robił takie, no moglibyśmy powiedzieć, numery, że podsyłał przewodników, oczywiście niby ci przewodnicy byli łapani, ale to byli nasłani przewodnicy i zamiast prowadzić najkrótszą drogą, to prowadzili gdzieś ich naokoło jakiegoś, nie wiem, bagna, albo przez jakąś rzeczkę, albo przez coś tam jeszcze. No, weźmy pod uwagę, że takiej armii towarzyszyły potężne tabory. Konwojowy też wymagał no, troski, tak, pewnej opieki. A wystarczy, że zranił się, nie wiem, w nogę na jakimś zaostrzonym pniu, czy w jakiś wykrot kopyto wpadło i już okulawiony taki koń nie nadawał się do walki, no bo on już nie umiesz tego jeźdźca w pełnej zbroi. Więc no takie, powiedziałbym, numery mało może eleganckie, ale bardzo, bardzo skuteczne. I tu właśnie mamy ten element wykorzystania wywiadu, prowadzenia działań dezinformujących, prawda? No bo jeżeli wprowadzę tam, gdzie nie powinienem prowadzić, no to już dezinformuję przeciwnika. Wciąganie w zasadzki. Wiele jest przecież takich uwag w kronice Tickmara, że Bolesław Chrobry był tą podstępną bestią, był jak zwierz dziki, który szarpał, nie starczało mu odwagi, żeby z otwartą przyłbicą stanąć do walki, tylko uciekał, chował się gdzieś po lasach, a potem znowu szarpał i szarpał. No ale wyszarpał, tak?
Wyszarpał. Tym bardziej, że musimy tutaj jeszcze powiedzieć, że tak naprawdę to były kampanie, które trwały ileś miesięcy. To nie jest tak jak teraz, że możemy prowadzić działania przez cały rok, tak? Tam wtedy zaczynano, powiedzmy, w czerwcu, gdy była już dobra pogoda, rycerstwo się zebrało i nie tylko rycerstwo. Natomiast kampania trwała do września, max. Więc później zaczynały się deszcze jesienne i zaczynały wszystkie, że tak powiem, wojska wracać do siebie. Żeby znowu na przyszły rok, jak będzie szczęście, się zebrać i uderzyć. Więc tutaj to też nie było tak, że co roku te kampanie niemieckie ruszały w kierunku polskich ziem. Bo tak naprawdę bywały nawet lata, kiedy nie ruszały, bo nie udało się zebrać wojska. Albo coś stanęło na przeszkodzie. I właśnie też ciekawe, jak tutaj wykorzystywał to też Chrobry, tak naprawdę, bo wiemy, że tutaj też Niemcy, czy cesarstwo też miało swoje problemy, czy to z Czechami, którzy też w którymś momencie postanowili zawalczyć o swoje. I też pamiętajmy, że cały czas na południu we Włoszech tam cesarstwo miało swoje bardzo ważne wpływy i też działy się różne rzeczy, tak? No i Bizancjum tam przecież cały czas na Włochy oddziaływało. Dokładnie. Do tego jak dołożymy, no to już w późniejszym nieco okresie, ale spór pomiędzy papiestwem a cesarstwem, prawda, kto ma rządzić chrześcijańskim światem, no to też było to źródło pewnych napięć, ale też nasi niektórzy władcy późniejsi, piastowcy, też potrafili to rozgrywać. No gorzej, jak postawili mnie na tego konia, który w końcu wygrał. No ale to kto wie, tak? Tak. Który koń dobiegnie do mety pierwszy. No jest to troszeczkę takie ryzyko. Przecież syn Bolesława Chrobrego, Mieszko II, kontynuował politykę swojego ojca, ale no jednak cesarz Konrad II przywołał go do porządku i tutaj to panowanie skończyło się no, bardzo źle. Mieszko II musiał uciec, rządy objął jego ten brat Bezprym. Tak. Bardzo krwawe rządy, no one też skończyły się źle. Mieszko wrócił. Nadział się na uderzenie Czechów. Tak, ale potem rebelia pogańska przecież tak. I tak naprawdę ogromne osłabienie państwa polskiego. Dokładnie. No tutaj jeszcze ten najazd czeski niestety dobił, można powiedzieć, tak? Panie profesorze, ale wróćmy jeszcze na chwileczkę do samego Chrobrego, bo mnie jeszcze interesuje kierunek wschodni. Wyprawa na Kijów, Alegrody Czerwieńskie i też duży wpływ aparatu szpiegowskiego na kierunku wschodnim, rozpoznanie tego kierunku. Też wyszukanie, przecież też przejść przez rzekę, uderzenie przecież na wojska Rusi Kijowskiej. Dotarcie do samego Kijowa przecież to też doniosły. Można powiedzieć, że to było jedno z apogeum jego działalności. Tak naprawdę wszyscy się bali Chrobrego. Więcej mieliśmy wrogów niż przyjaciół wtedy. Z drugiej strony, Marcinie, można powiedzieć, lepiej, żeby się ciebie bali, niż żeby ci współczuli. Nie? To tak też zgadza można, się. W jakiejś mierze powiedzieć. I biorąc pod uwagę przecież ówczesne realia, co było źródłem dochodu? No łupy, tak? Rozwinięta drużyna książęca potrzebowała kasy, tak? Moglibyśmy powiedzieć, że to taka trochę grupa Wagnera, która potrzebowała tego. No ona się też wzbogaciła na tym przecież, dostawała swoją część, tak? Oczywiście w łupach, tak. Oczywiście, że tak. Poza tym zdobywano niewolników. My nie zapominajmy, że Polska Piastowska to państwo niewolników było przecież. To nie jest tak, że my byliśmy tacy wspaniali i fantastyczni. No, późniejsi Piastowie oczywiście już ograniczali znacząco to, ale Mieszko I, Bolesław Chrobry, no niewolnicy po prostu pracowali. Złapani gdzieś tam na wyprawach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o Bolesława Chrobrego i ten kierunek wschodni, no to zobaczcie, on w jakiejś mierze urzeczywistnił, zdobywając Kijów, myśli Sun Tzu, żeby zdobyć miasto wroga bez walki. No przecież Kijów nie walczył, Kijów się poddał. Symbolicznie ponoć uderzył tak. czerwcem w bramę. No ponoć, no to trochę też bajki, legendy, ale wiemy, że to też jest element
działania służb specjalnych, tak? Tworzenie pewnych historii, które gloryfikują danego władcę, jego osiągnięcia, etc., etc. Na własne potrzeby. Na własne potrzeby, tak, oczywiście, że tak. Przecież kronikarze, no raczej nie znam kroniki, która by szkalowała władcę, który sponsoruje kronikarza. Dokładnie. To tak, no. Mecenas płaci, mecenas wymaga troszeczkę w tym stylu. Troszeczkę w tym stylu. No i późniejsze przecież wydarzenia związane już z powrotem, prawda, z Kijowa, czyli przyłączenie Grodów Czerwieńskich, ale też wywiezienie niesamowitej ilości łupów, które miały służyć właśnie na zaspokojenie, no jakby potrzeb, wymagań tej rozbudowanej drużyny. I tu ten rok 1025, czyli zdobycie, może złe słowo zdobycie. Osiągnięcie tego, co chciał, tak? Tak. I w końcu koronacja, pojawienie się króla polskiego, korony polskiej, to później na przestrzeni wieków będzie ewoluować, ale pojawi się w ogóle pojęcie korony polskiej, korony królestwa polskiego. To tu podwaliny w jakiejś mierze położył właśnie Bolesław Chrobry. Tymi swoimi różnymi działaniami zakresu działań służb specjalnych, czyli różnych kombinacji operacji informatycznych, informacyjnych, operacji militarnych i tak dalej, i tak dalej. Przykład, gdzie miałem jeden z tych, chociażby, jak mamy Świętopełka przecież czeskiego. Okazuje się, że Świętopełka czeskiego zabił jeden z rycerzy, który najprawdopodobniej był sponsorowany przez naszego władcę. I to nie jest tak, że tylko Wschód był taki zły, niemoralny, albo tylko Niemcy byli tacy niemoralni. To były realia epoki przecież. I tyle. I ja mówię, no zwłaszcza jeśli chodzi o tych Piastów Śląskich, to tu aż się prosi o nakręcenie naszej polskiej gry o tron i nie trzeba byłoby scenarzysty, wystarczyłoby kroniki poczytać, naprawdę. Tylko żeby te dekoracje były trochę lepsze niż w Koronie Królów, bo to trochę nie lepsze. Ale intrygi też tam są, działania też tam są pokazane. Będzie nam może dane i będziemy mówić o Jagiellonach też. Panie profesorze, moglibyśmy jeszcze przewijać wszystkich po kolei tych króli, natomiast też musimy tutaj pomyśleć o czasie. Mamy rozbicie dzielnicowe, już idę skrótem, bo oczywiście mamy jeszcze króla, który, że tak powiem, zjednoczył w pewnym sensie, scalił ponownie tą Polskę. Później mamy rozbicie i tutaj też jest ta walka pomiędzy tak naprawdę własnym rodem, tak? Pomiędzy własnymi księciami, którzy tutaj rywalizują na tej płaszczyźnie. I to nie jest nawet już takie działanie międzynarodowe, tylko wewnętrzne. Jakby coś krótko, bo to jest taki ciekawy okres przy tym rozbiciu dzielnicowym. Mamy tych różne linie Piastów tak naprawdę. Tak. Mieliśmy seniora, który miał zarządzać. Okazało się, że szybko ten senior znikł. Tak. Prawdziwa gra o tron, o koronę. Ona będzie później nam... O koronę i nie zapominajmy, że w dużym stopniu różne te tragiczne wydarzenia inspirowali władcy sąsiednich państw. Czyli dwór niemiecki, dwór praski i Rusi. Mhm. Jeżeli Polska była rozbita, nie była zjednoczona, siłą rzeczy nie stanowiła zagrożenia dla sąsiadów, wręcz przeciwnie, była słaba i to no, sąsiedzi mogli nam narzucać pewne swoje warunki. A do tego, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że seniorat okazał się być no, po pewnym dość krótkim nawet okresie czasu no, takim założeniem chybionym, tak? No bo każdy z tych książąt darł, mówiąc kolokwialnie, władzę w swoją stronę i tylko patrzył, żeby drugiemu noga się podwinęła, żeby mógł zająć jego dzielnicę, czy część jego dzielnicy, no to po prostu
z jednej strony testament, tak, i rozbicie dzielnicowe miało niby chronić przed walką bratobójczą, ale z drugiej strony, jeżeli weźmiemy pod uwagę cały okres tego rozbicia dzielnicowego, no nie wiadomo, czy akurat więcej ofiar nie pochłonęła ta właśnie troska o to, żeby nie doprowadzić do tych ofiar. No czasem po prostu trzeba ciąć głęboko, żeby coś mogło się zagoić. Tu oczywiście różne były działania. Szpiegowano się nawzajem, zaczęto używać szyfrów w korespondencji, co ciekawe. To oczywiście to były proste szyfry, ale już były, tak? Jeżeli ktoś był niewprawiony, no to już co z tego, że zdobył listy, jak nie odczytał tych listów. Po dworach kursowali przecież no, różnego typu mnisi, tak? Zakonnicy, księża, Boże, nie misjonarze, tylko ci pielgrzymi, tak? Pielgrzymi. No, pojawiały się już zaczątki handlu przecież relikwiami. Zaczątki, bo to dopiero były gdzieś tam początki. Ale pamiętamy, już przeskoczę troszeczkę do innej epoki, do Jagiellonów, ale pamiętamy z krzyżaków, prawda? Sanderusa, który chodził po zamku do zamku i to kopytko tam, na którym Pan Jezus wjechał do Jerozolimy, to skrzydło anioła, czy tam, już nie pamiętam dokładnie, ale były tam jakieś takie opisy. No i też kupcy, tak, krążyli. Jedni sprzedawali towar, drudzy sprzedawali wieści. A najczęściej się to twarze. Informacje. Niektórzy kupcy robili to dobrowolnie, niektórych przymuszano, szantażowano, że chcesz mieć pewne przywileje tutaj, prawda, nie musisz płacić targowego, ale w zamian masz mi powiedzieć, co się dzieje u mojego brata. A co widziałeś? A mury w jakim są stanie tam, tego zamku? A kto na dworze tam u niego przebywa? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc też proszę, nie zapominajmy, że zaczyna się pojawiać tam wielkie niebezpieczeństwo w postaci zakonu krzyżackiego. Który rośnie w siłę, tak? Tak, fałszowano na przykład testamenty. Bo jakiś władca, władyka, tak, możny, umierając, chciał spisać testament. A jak nie umiał czytać, no to wezwał, tak, zakonu krzyżackiego do stojnika. No i on spisał testament. I potem się okazywało, że połowa jego ziemi zamiast do jego dzieci to trafiła do zakonu krzyżackiego. I co? No i ktoś miał podważyć, ktoś miał podważyć przecież zakon krzyżacki, który reprezentował tak naprawdę Rzym, można powiedzieć, tak? Ciśnie mi się pewne porównanie do czasów współczesnych, ale no, może nie będę tu formułował takiej oceny. Panie profesorze, ale to jest naprawdę ciekawy okres, bo mamy przecież, chyba dobrze pamiętam, Przemysława, który zostaje, drugiego księcia czeskiego, który zostaje otruty w Poznaniu. Tak. I tak naprawdę był bardzo blisko zjednoczenia państwa polskiego, tak, ponownie, że tak powiem, z dwóch dzielnic, ale było. Natomiast mnie interesuje teraz jeszcze tych dwóch ostatnich, powiedzmy ostatnich, bo mamy Łokietka i mamy Kazimierza Wielkiego. Łokietek, który po bitwie pod Płowcami zrozumiał, że Polska w takim stanie, jakim jest, nie jest w stanie rywalizować z zakonem krzyżackim, który, i to nie tylko na płaszczyźnie militarnym, gospodarczo, jeżeli chodzi o kontakty międzynarodowe, on zrozumiał, że na to, żeby, że tak powiem, wyjść w pole z zakonem, trzeba się przygotować. Tak, trzeba mieć więcej kasy, ale trzeba mieć więcej znajomych, więcej kontaktów i więcej układów. I to zaczęto realizować. Wrócono do pewnej schematu za pierwszych piastów, tak? Mogę tak tu powiedzieć? Można, nawet należy tak powiedzieć. Te działania, jak to się mówi, na tym tajnym froncie były prowadzone, ale też nie zapominajmy, że coraz większe znaczenie odgrywała gospodarka, czyli możliwości te finansowe. Otóż ziemie polskie po rozbitym dzielnicowym w dużej mierze były zniszczone. Ludzie potrzebowali czasu, żeby, jak to się mówi, wylizać z ran, ale też i gospodarka potrzebowała czasu, żeby te zniszczenia były odbudowane. I tu
Później mamy Kazimierza, co jest wielkiego. Wielki bonus dla Polski, sprowadzenie przecież Żydów do Polski, którzy byli prześladowani w Hiszpanii i z Hiszpanii przecież przywędrowali do Polski. Nie oszukujmy się, dlaczego byli prześladowani, bo dysponowali kapitałem, który pożyczali. A jak najlepiej spłacić dług? No likwidując wierzyciela, tak? Dokładnie, pozbywając się go. Ale panie profesorze, jak już jesteśmy przy Kazimierzu Wielkim. Kazimierz Wielki kontynuował to, co ojciec zaczął, natomiast rozwinął się bardziej. On rozwinął kontakty, przecież mamy tutaj współpracę z Węgrami, tak naprawdę. Mamy współpracę z Litwinami, którzy tak naprawdę na początku tego byli wrogami przecież, tak? Rywalizowali z Polską. A jednak wspólny cel, naprawdę, tak naprawdę z Litwinami mówię, bo Węgrzy liczyli na coś innego, tak? Węgrzy liczyli na to, że jednak to oni po ewentualnej śmierci będą mogli dziedziczyć tron Polski. Tron, tak. Ale mamy dwóch przeciwników tak naprawdę, bo mamy Zakon Krzyżacki i mamy Czechy, a tak naprawdę Luksemburczyka, który siedzi na tronie i knuje. I knuje, tak, no i to taka była, jak mówię, szachy 3D, tak? Ta układanka, gdzie każdy obrót jednej figury pociągał za sobą reakcję kilku innych. I trzeba było wiedzieć, co się dzieje, żeby móc adekwatnie do tego reagować. Czyli no, wchodzimy dzisiaj w coś, co byśmy określili mianem cyklu wywiadowczego, a cykl wywiadowczy prawidłowo skonstruowany służy po prostu właściwej pętli decyzyjnej, tak? Czyli że moja decyzja podejmowana jest na czas i ta reakcja jest właściwa. Przecież to, co swego czasu zrobił przecież Einstein, tak? Charków 43, no rozwalił sobie tą pętlę decyzyjną i działania były opóźnione. Ale to już mówię, dokonaliśmy niesamowitego przeskoku w czasie, ale czasem może warto też taki przeskok zrobić, żeby pokazać, że pewne mechanizmy, pomimo tego, że mamy technikę, pomimo tego, że coraz bardziej rozwijamy, prawda, tą informację, szybkość tytułu informacji, no dzisiaj mamy w czasie rzeczywistym. Dawniej na koniku 2 tygodnie się czekało, tak, na wieści powiedzmy z Rzymu, czy tam z Bizancjum, czy skądś tam innego. Ale tu też ludzie starali się być kreatywni. Tworzono przecież stacje te pocztowe, gdzie zmieniano konie, prawda? Ten kurier przesiadał się z jednego zganianego konia na innego zganianego konia, albo kurierzy się zmieniali i tak dalej, i tak dalej. Dlatego trakty musiały być utrzymywane w należytym porządku. No przecież to już widać się od czasów Imperium Rzymskiego. No, nawet bym powiedział wcześniej. Potęgi Rzymu były legiony. Nawet wcześniej, tak, ale bo jak popatrzymy na Imperium Perskie Dariusza, gdzie mamy trakt od Grecji aż do stolicy, to jest prawie 2200 kilometrów, gdzie co 25 kilometrów mamy, że tak powiem, stanicę, tak, stację i można zmienić. I 7 dni trwało przebycie tego, tak naprawdę, to robi wrażenie. Robi wrażenie. I tak samo tutaj, wracając do czasów Kazimierza Wielkiego. No przecież utwał Wierzynka i tak dalej. No to wszystko to są działania informacyjne. Pokazuje się, że stać mnie na to, tak, że jestem was godzien, że no, zapłacę ci, a ty zrezygnuj z tego, po co mamy się kłócić, tak? Ty coś zyskasz, ja coś zyskam, no, ale żeby to było potem realizowane, trzeba było uprzednio, mówiąc kolokwialnie, urabiać. I to nie tylko władcę danego państwa, ale też jego dwór, jego sąsiedztwo, jego żonę, jego, nie wiem, konkubiny, tak? I tak dalej, jego spowiednika, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc no temat rzeka, Marcinie, temat rzeka. Ale bardzo ciekawy, bo naprawdę jak popatrzymy na te zakulisowe gry Kazimierza, tak naprawdę to nie wiem, czy dzisiaj mamy opracowanie, może pan profesor wie, czy mamy takie opracowanie, które pokazuje to, co on robił. Bo to też nie jest tak, że tylko był sam król, ale on miał cały sztab ludzi na dworze, którzy tym zajmowali. To był sztab ludzi, którzy wysyłał do Rzymu poselstwo za poselstwem. Budował pewną narrację, budował pewien obraz Polski, tak? Jako państwa wiernego
Rzymowi, tak naprawdę, katolicyzmowi, który nie jest wrogiem, budował pewną narrację wśród państw tak naprawdę Europy Zachodniej, bo jak wiemy, zakon też budował swoją narrację, nie tylko w Polsce czy w Czechach, ale też i w Rzymie, bo przecież mamy tam spory sądowe tak naprawdę z zakonem krzyżackim. No, oczywiście te spory to ciągnęły się i ciągnęły. Co więcej, czasem nawet się udawało nam uzyskać pozytywne dla polskiej strony wyroki. No co z tego, że nie egzekwowane, no ale jednak były, tak? Były. Gdybyśmy mieli większą siłę militarną, być może szybciej bylibyśmy w stanie je zrealizować, powołując się na wyrok sądu papieskiego. Ale to też był trochę kabaret, bo jeden sąd papieski wydał wyrok korzystny, a zmienił się papież, poszły inne łapówki i drugi sąd wydał wyrok, jak to się mówi, na abarot, tak? Tak. Przeciwny. No, gdyby była ta właściwa siła militarna, można byłoby szybciej egzekwować, tak? Nie czekając, aż po prostu zmieni się papież i być może zmieni się wyrok. No bo wiadomo sprawa, że prawnicy potrafią ciągnąć sprawy lat X, Y, Z, mnóstwo. Tak. Zwłaszcza tak w takich sprawach. No niewątpliwie też wykorzystano no, pewną zmysłowość, tak, Kazimierza Wielkiego. Przecież tragedia rodu Zachów no, pokazuje, że władcy Węgier też wykorzystali w jakiejś mierze cały ten incydent, bo tak należałoby to chyba określić, do tego, żeby zlikwidować ród Zachów, który był przecież jednym z najpotężniejszych rodów, prawda, węgierskich. Tak. Panie profesorze, niech mi pan powie jedną rzecz. Czy dzisiaj z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że działania Kazimierza były na tyle skuteczne, że powstrzymywały zakon przed interwencją, przed większymi najazdami na Polskę? Czy jego działania tak naprawdę wywiadowcze, czy nawet kontrwywiadowcze względem zakonu stawiały tak naprawdę zakon pozycji, w której mógł więcej stracić niż zyskać? Chyba jednak nie. Zakon dysponował lepszym aparatem jednak administracyjnym. Czy większym doświadczeniem? No nie wiem, tu nie potrafię się wypowiedzieć, ale na pewno lepszym aparatem administracyjnym, lepszą byśmy powiedzieli prasą na Zachodzie, dzisiejszym językiem. PR-em. Tak, lepszym PR-em, tak. No i jednak większym zasobem finansowym. No jednak Kazimierz sporo pieniędzy wydał na odkupienie, tak, tytułów, tak, ziem i tak dalej, i tak dalej. To były niesamowite przecież pieniądze. Na to, żeby się pokazać chociażby na tej uczcie Wierzynka, która przeszła do historii, ale dała też później pewne profity polityczne. Tak. Prawda? No, a nigdy nie ma tak, że wystarcza nam zasobów na wszystko, co chcemy. No, trzeba pewne priorytety stawiać. W zasadzie w całej historii zmagań takich wywiadowczych pomiędzy Polską a Zakonem Krzyżackim to jedyny okres Władysława Jagiełły był okresem względnej równowagi w tej walce. Niestety, ale w pozostałych przypadkach to zakon miał przewagę, co nie wynikało tylko i wyłącznie z ich, nie wiem, jakiegoś sprytu, ale po Władysławie Jagiełło niektórzy nasi władcy byli za bardzo rycerscy. O, tak bym to ujął. Za bardzo. Honorowi. Za bardzo honorowi, tak. Za bardzo honorowi. I zaczęli nie doceniać roli wywiadu, roli kontrwywiadu z nie do końca dobrym efektem, o, tak bym to ujął. Przecież dekonspiracja chociażby Związku Jaszczurczego. Ci ludzie sami się ujawnili na polecenie naszego króla. No, to jest wyrok śmierci dla nich tak naprawdę. W dzisiejszych perspektywach to byłaby śmierć na miejscu, że tak powiem. Przecież to jest zdrada. Oczywiście, że tak. No a potem kto chciał z nami współpracować? No nikt.
To tylko głupi, tak? Tak. Panie profesorze, przejechaliśmy, przepraszam za brzydkie określenie, że przejechaliśmy, ale omówiliśmy, Możecie. może tak, omówiliśmy dwóch pierwszych Piastów, potwierdzone, że tak powiem, Mieszka i Chrobrego. Zahaczyliśmy sobie troszeczkę o rozbicie dzielnicowe, bo jest bardzo ciekawe. Zahaczyliśmy troszeczkę i Łokietka i poświęciliśmy więcej czasu jednak też i Kazimierzowi Wielkiemu jako ostatniemu tak naprawdę Piastowi. Możemy powiedzieć, że zostawił po sobie, no bo mamy tutaj jeszcze, że tak powiem, Węgrów, którzy, że tak powiem, król węgierski obejmie tutaj chwilowo władzę. Mamy przecież, mamy też i królową Polski, która zostanie żoną Jagieły, ale możemy powiedzieć, że zostawił sprawny aparat, na w miarę rozbudowany na wielu płaszczyznach. Czy jednak brakowało czegoś jeszcze? I dał to dopiero Jagieło. Brakowało, natomiast jest pytanie, czy był w stanie więcej dać? A ta był w stanie? W mojej ocenie nie bardzo. W mojej ocenie nie bardzo. Bo nie zapominajmy, wprowadzenie na przykład Żydów do Polski też dało nam pewien impuls, jakby się to dzisiaj powiedzieli, know-how, pewnych takiej wiedzy, jak to stosować, w jakich sytuacjach, nie tylko pewne zasoby finansowe. To byli ludzie, którzy jednak obracali się no, w troszeczkę bardziej zaawansowanym kręgu takim cywilizacyjnym. No pamiętam przecież kalifat Kordoby przecież i całe te osiągnięcia Tak. tego kalifatu. Przecież renesans Platona, Arystotelesa, prawda, tej filozofii greckiej, to między innymi stamtąd się wziął odrodzenie tej myśli. W mojej ocenie nie bardzo byliśmy w stanie więcej dać. Poza tym Władysław Jagielło dał nam trochę inne spojrzenie, trochę bardziej to dzikie, trochę bardziej takie pragmatyczne, wyrachowane. No, my już zaczęliśmy być w tej kulturze tego etosu rycerskiego. Że trzeba walczyć z otwartą przyłbicą, że no, zasadzki, prawda, takie działania, no to są no, może niegodne, tak, prawego rycerza. No mamy pieśń o Rolandzie przecież, no to nie zapominajmy o tej kulturze przecież tej epoki, no Mamy kultura też wypełniła. Zawiszę Czarnego, który jest takim, można powiedzieć, że dzisiejszym celebrytą, który nam pokazuje Polskę na arenie międzynarodowej, tak? No a ten Zawisza Czarny to tak go akurat nie gloryfikował, bo to był dobry najemnik, tak prawdę Zgadza powiedziawszy, do się, króla węgierskiego. zgadza się. Ale pokazywało, że jest coś takiego jak Polska, tak? Na Tak, arenie tak. międzynarodowej. Nie każdy patrzył, że tak powiem, z otwartą głową na to wszystko, że tak powiem. Natomiast, tak, pan profesor powiedział, no najemnik dobry. Najemnik dobry, więc no mówię, Władysław dał nam po prostu taką troszeczkę, takie świeże spojrzenie, taką trochę, mówię, tą dzikość wschodu troszeczkę, która no, w walce też jest potrzebna, no nie oszukujmy się. Wprowadził świeżą krew? Tak. Bo mówię, my zaczęliśmy już bardzo być pod wpływem właśnie tego etosu rycerskiego, tej kultury, prawda? No walcząc o przetrwanie, czasem kulturę trzeba na bok odstawić i Schować. drapać pazurami, gryźć zębami, żeby Dokładnie. przetrwać. Dokładnie. Panie profesorze, czy ewentualnie coś jeszcze, co ja pominę, a pan profesor chciałby dodać od siebie, jeżeli chodzi o Piastów? Czy jakiś epizod, ewentualnie coś, co tak naprawdę miał duży wpływ na któregoś z władców Polski, o których nie powiedzieliśmy, a mogłoby być ważne ze względu na szpiegostwo, czy też struktury, jakie budował. No na No przykład bo na. chociażby to, Proszę, proszę. że Bolesław potrafi przejąć listy Zbigniewa, tak, wykorzystać te listy, trolując, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, trolując pomorców i przebierając się za wojska Zbigniewa, napadając na pomorców, a przecież pomorcy byli w sojuszu ze Zbigniewem, co doprowadziło summa summarum do tego, że stwierdzili Pomorzanie, że na cholerę nam taki sojusznik, który nas rabuje, tak, gwałci nam kobiety i zabiera dzieci, tak, jako niewolników.
No a to potem oczywiście przeważyło szale zwycięstwa na stronę Bolesława i... Oczywiście mówimy o Bolesławie Krzywoustym, Tak, żeby tak, nie było tak, oczywiście. wątpliwości. Tak, Oczywiście. był nazywany nawet, że tak powiem, od Marsa, więc bogiem wojny tak naprawdę uwielbiał walczyć, uwielbiał podstępstwa i tak naprawdę bardzo dobrze się w nich odnajdywał tak naprawdę. Potrafił sobie tutaj poustawiać odpowiednio kolej pionki na szachownicy i wykorzystywać perfidnie tą swoją grę. Natomiast no, znowu mamy króla wybitnego, który po swoim panowaniu zaczyna się znowu okres, że tak powiem, pewnego upadku, więc tutaj jak najbardziej. Panie Ale profesorze. to powiem tak, to akurat chyba jest charakterystyczne dla tej epoki. To nie jest tak, że wszyscy na przykład, nie wiem, cesarze Niemiec byli takimi wspaniałymi władcami. Nie. To chyba był taka cecha epoki, że po dobrym władcy następował średni władca, a potem całkiem do kitla, a potem przychodził jakiś odnowiciel, tak, i na I nowo to wszystko odbudowywał. skrajał. Tak, do kupy. No weźmy przecież Anglię, weźmy Francję, przecież ile lat było to rozbicie ziem francuskich, tak? Także, no nie, myślę, że cecha charakterystyczna w jakimś stopniu epoki. Ziemie ruskie przecież tak samo. No Bizancjum mamy Bazylego II, który tak naprawdę chyba jest trzecim władcą, który był takim apogeum tak, rodu, który naprawdę tutaj odnowił to cesarstwo bizantyjskie tak naprawdę przez w X-X wieku i tutaj X-XI, przepraszam, wieku. Natomiast po nim znowu następuje kilku królów, cesarzy, które tak naprawdę później doprowadzą do upadku, znowu takiego mocnego osłabienia Bizancjum. No i mamy tutaj to, co mamy. Panie profesorze, ja naprawdę bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że widzom się spodobało to. Temat dość ciekawy. Mam nadzieję, że dość ciekawy. On jest ciekawy, naprawdę o nim się wiele nie mówi, bo też mamy ograniczone źródła, tak? Nie o wszystkim możemy powiedzieć tak jak dzisiaj. Dzisiaj też nie możemy o pewnych rzeczach powiedzieć, bo to jest to tajemnica. Natomiast możemy popatrzeć wstecz, że tak powiem, w historię, gdzie no, od zarania dziejów tak naprawdę szpiegostwo, wywiad na różnej płaszczyźnie odgrywał jedną z najważniejszych, kluczowych roli w imperiach, Marcinie, królestwach. Zagadka. Kiedy doszło do pierwszego zwiadu lotniczego? Ale zwiadu lotniczego to ja myślę, że chodzi o balon. Czy nie? Kiedy Noe wypuścił gołębicę. Proszę bardzo, to pomyliłem i to bardzo, bardzo dużo. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Myślę, że widzowie też się dali tutaj, że tak powiem, zrobić, że tak powiem. Natomiast jest to prognostyk. Jeżeli, drodzy Państwo, jeżeli Wam się podobało ten podcast, jeżeli Wam się podobało to, o czym mówiliśmy, i chcielibyście posłuchać o Jagiellonach, bo to będzie jeszcze bardziej poziom hard do góry, tak naprawdę, to dajcie znać w komentarzach. Myślę, że tutaj pan profesor się zgodzi na dalszą rozmowę na temat Jagiellonów. A jeżeli nie Jagiellonów, myślę, że Jagiellonowie są naprawdę bardzo ciekawi, bo to rywalizacja naprawdę na wysokim poziomie w Europie z Habsburgami i nie tylko, to naprawdę możemy tutaj wiele ciekawych, pan profesor może tutaj bardzo wiele rzeczy ciekawego nam poopowiadać, więc proszę Was o komentarze, dajcie znać, co o tym myślicie. Panie profesorze, ja bardzo, jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę i za wejście w temat wywiadów, kontrwywiadów, różnych gier, podjazdów, można powiedzieć, które tak naprawdę toczyły się u zarania państwa polskiego oraz tak, państwowości polskiej oraz w takim momencie kluczowym, gdzie naprawdę też walczyliśmy o to, żeby być, mając wrogów po jednej i po drugiej stronie. Panie profesorze, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję Marcinie, państwu. Dziękuję. Dziękuję również, szanowni państwo, dziękuję wam także. No nie wiem, czy się podobało, czy się nie podobało, bo każdy ma pewne swoje gusta,
Ale to już pozostawiam Państwa ocenie. Czuję się zaszczycony. Dziękuję Wam pięknie. Marcinie, raz jeszcze bardzo, bardzo dziękuję za spotkanie. Panie profesorze, o takich rzeczach rzadko się słyszy, bo albo się słyszy o polityce, albo się słyszy o wojskowości i bitwach, ale na temat pewnych rzeczy takich jak zwiad, rozpoznanie, wywiad, informacja, mówi się mało, a mają kluczowe znaczenie. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Kłaniam się Państwu. Do widzenia. Do widzenia.